Co do tego, że most na rzece Białce w Trybszu wymaga modernizacji, nie mają wątpliwości ani mieszkańcy, ani władze powiatu czy gminy. Na czas remontu inwestor zaplanował kilkunastokilometrowy, a w przypadku pojazdów o cięższym tonażu nawet kilkudziesięciokilometrowy objazd. Mostu zastępczego nie będzie, objazd jest planowany przez Czarną Górę, która jest przede wszystkim daleki objazd i droga jest w bardzo złym stanie. A przez Białkę przejechać w zimie, no to jest tragedia. I dla nas to jest po prostu niewyobrażalne. Zostaniecie odcięci od świata. Zostaniemy odcięci od świata, dokładnie. Trudno żyć bez mostu, no bo to nie ma budowy, tu karetki pogotowia, jak wszyscy każdy do pracy stąd jeździ, no jest ciężko, no bez Fryzman, bez tamte miejsce, no to trzeba 20 km jakieś jechać, no i też dodatkowe koszty, no bo 20 zł, tak jak ja nie mam samochodu, no to wszędzie busem, nie? Jeżeli sobie też poszły busy w górę, no to myślę, że jakieś 20 zł będzie więc za bus, nie? Pani też się martwi o most? Tak, a ty też się martwisz? Tak. A dlaczego? Bo nie kupię rowerka. Dlaczego? Bo mamusia będzie musiała na busa więcej wydać. Tak. Właściciel busów, lokalny taki przewoźnik, wypowiedział się też, że jeżeli będzie musiał jechać przez Czarną Górę czy przez Falsztyn, to on tutaj po prostu nie dojedzie, a dowozi codziennie 300 osób do szkół czy do pracy. No i co wtedy? Co z takimi ludźmi ma się dziać przez te dwa lata, które są bardzo długim okresem dla nas? To tutaj tartak, tutaj zaraz, tutaj jest, tutaj to jest jakby 200 metrów stąd. Ja jadąc legalnym objazdem mam 50 km, żeby się znaleźć po drugiej stronie tego mostu. Mam bez przesady, ale 80% klientów z tamtej strony, nie z tej strony. Ja przez dwa lata mogą mnie doprowadzić do bankructwa. To brama w Pieniny, mówią o moście w Trybszu. Tędy wiedzie droga do największych atrakcji turystycznych. W ciągu dwóch lat remontu mieszkańcy, turyści, a przede wszystkim służby ratownicze musiałyby korzystać z objazdu przez Białkę, Czarną Górę lub Nidzicę. Jeżeli nie będzie przeprawy, no to Państwowa Straż Pożarna na Ludźmierskiej, jednostka ratowniczo-gaśnicza, więc proszę sobie popatrzeć, to musi objechać na jeżeli chodzi na Falsztyn, na Niedzicę, to mają z Ludźmierskiej, no mają z 45-46 km. No to proszę Panią, patrząc czas dojazdu samochodem ciężarowym, no to niech se każdy policzy, jak ta sprawa wygląda. Kiedy jest ruch turystyczny, kiedy jest tego. No to przecież to leci, a tu trzeba już. Więc sytuacja wygląda jak wygląda. Karetkę, wspomniała Pani karetkę. Karetka stacjonuje w powiecie taczańskim. Dzisiaj karetka nie przyjechała z Nowego Targu, co jest najkrótsza droga. Przyjechała z podtaczańskiego. A jeżeli sytuacja wyjdzie tak, że tam będzie po prostu korek, no to co? No to jak dojedzie? Nie dopuszczamy czegoś takiego, że nie będzie przeprawy. Proszę Panią, mieli na to 5 lat. W 2016 roku już była sprawa tego mostu. Pierwsze tonaż zniżali, to wszystko. Ta sytuacja się wlecze. W 2016 roku wójtowi już wspomniałem na zebraniu wiejskim, że panie wójcie, słyszałem, że prawdopodobnie nie będzie przeprawy tymczasowej. To się okazuje, że wójt zapewniał, że będzie. Wójt gminy Łaprze nie zaprzecza, że taką obietnicę złożył. Mimo znikomych już szans, ciągle walczy o tymczasowy most. Którego urządzenie mogłoby być możliwe, gdyby udało się nam uzyskać na przykład z Agencji Rezerw Materiałowych most za darmo, bo to też wiadomo, że to są koszty. Wówczas możemy podjąć próbę uzgodnienia dokumentacji z Wodami Polskimi, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Oczywiście będzie to czasochłonne, ale jest pewna szansa, że moglibyśmy zdążyć do czasu, kiedy wykonawca realnie wejdzie na budowę. Takiej możliwości nie widzi jednak powiatowy zarząd dróg. O tym, co by się stało, gdyby remontu nie zrealizowano w terminie, przeczytacie w najnowszym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego.